Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Nowa Huta w Krakowie, projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1544. Odbyliśmy drugie czytanie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu według druku nr 1544? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Spokojnie, ja patrzę. Spokojnie, ja patrzę. To też mam czytać? O. Druk numer 1544. Jeszcze, kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik. Osób za. 0 przeciw. 9 osób się wstrzymało. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 1544. Zwracam się z uprzejmą prośbą do pani prezydent, aby zostały przygotowane do piątku, do 6 grudnia bieżącego roku i przekazane do Kancelarii Rady Miasta Krakowa załączniki graficzne, mapy w 6 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej z podziałem załączników graficznych na sekcje do uchwał podjętych według druku nr 1544 i 1545. Kolejny druk. Bardzo proszę, wydruk. Dziękuję bardzo. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Podgórze Mateczny, projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1545. Przystępujemy do głosowania. Kto z panów radnych jest za przyjęciem projektu według druku nr 1545? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 37 osób za, 0 przeciw, 1 osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 1545. Kolejny druk. Zmiana w budżecie miasta Krakowa na rok 2013 rok dotyczy zmiany w planie wydatków w działach 750, 801, 851, 921 i 926, zadania priorytetowe dzielnic, druk nr 1556. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu? 1556. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 37 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 1556. Kolejny. Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy miejskiej Kraków na okres od dnia 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku, druk nr 1539. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu?
Olej. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 20 osób za. 5 osób przeciw. 4 osoby się wstrzymały. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 1539. Bardzo proszę. Votum separatum. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałem zgłosić votum separatum w tej sprawie, dlatego że jest to uchwała, którą nie mamy jako Rada Miasta żadnego wpływu. Tą stawkę ustala tak na de facto prezes MPWiK. Śleda tego nie przyjmie, to ona i tak wchodzi w życie. Więc nie chcę brać za to odpowiedzialności za tą kolejną podwyżkę i dlatego składam votum separatum w tej sprawie. Dziękuję. Bardzo proszę, pani Małgorzata. Ja uprzejmie proszę, pomyliłam się, zmienić mój głos na wstrzymujący się. Nie ma takiej możliwości, Matko Boska. Nie ma możliwości, ale do protokołu proszę wnieść, że pani chciała To uprzejmie proszę o wniesienie do protokołu mojej uwagi, że chciałam być głosem wstrzymującym się. Dziękuję bardzo. Istnieje możliwość. W kwestii formalnej istnieje możliwość. Jest tryb taki, dopuszczę. Zaznaczenie tylko w protokole. W trybie. Panie radny, informuję pana, że istnieje możliwość wpisania do protokołu, że nastąpiła pomyłka, pani radna się pomyliła. I tyle. Zmiana w budżecie miasta Krakowa na rok 2013 dotyczy zmian w planie dochodów i wydatków w działach 600, 800, 853, 900, 926. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk numer 15. Przepraszam bardzo, bo mogę procedować? Druk numer 1558. Odbyliśmy drugie czytanie. Przystępujemy do głosowania. Kto z panów radnych jest za przyjęciem projektu według druku numer 1558? Kto jest? Nie ma jeszcze. 1558. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo, proszę o wynik. 35 osób za. 0 przeciw, 2 osoby się wstrzymały. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku numer 1558. Kolejny druk. Wprowadzenie zmian w uprawnieniach do wykonywania transportu drogowego taksówek. Odbyło się drugie czytanie. Będziemy głosować poprawki. Zaczynamy. Bardzo proszę, pan Wojtowicz. Panie Przewodniczący, sekretarz, prosiłbym tylko, aby zacząć od moich poprawek, bo są dalej idące niż poprawka pani Małgorzaty Jantos. Także bardzo bym prosił o tych poprawek przegłosowanie. Jeżeli one by nie przeszły, to wtedy byśmy głosowali poprawkę pani radnej Małgorzaty Jantos. A co się stanie, jak przegłosuję moje poprawki, to niech już potem powie pani radna, bo nie pada. Przychylam się do prośby pana radnego Wojtowicza. Będziemy głosować poprawkę pana radnego Wojtowicza. Poprawka numer 1. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem poprawki numer 1 pana Wojtowicza? Bardzo proszę. Poprawka numer 1.
Proszę. Opinia prezydenta muszę znaleźć. Była dyskusja już na ten temat. Ale mogę. Nie wiem, gdzie tu jest. Panie przewodniczący, tu jest do pani radnej Jankos. A do pana? Tutaj mamy do pana Wójtowicza. Opiniuje się pozytywnie, pan prezydent opiniuje pozytywnie poprawkę numer 1 i 3. Tyle. Do tego druku. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem poprawki numer 1? Pana Wójtowicza. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Proszę o wynik. 35 osób za. Jedna osoba przeciw. Jedna osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że poprawka została przyjęta. Przystępujemy do głosowania poprawki numer 2. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem poprawki numer 2 pana radnego Wójtowicza? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 30 osób za. 5 osób przeciw. Jedna osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że poprawka numer 2 została przyjęta. Kolejna poprawka numer 3 pana Wójtowicza. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem poprawki numer 3? Bardzo proszę o wynik. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik. 30 osób za. 1 przeciw. 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że wszystkie 3 poprawki zostały przyjęte. Bardzo proszę, ostatni wydruk. Ostatni, pani Małgorzata Jantos, bardzo proszę. Bardzo proszę, pani Małgorzatę. Pani przewodnicząca, bardzo proszę, bardzo proszę. Bo mamy budżet jeszcze. Panie przewodniczący, szanowni państwo, w mniejszej sytuacji ja swoją poprawkę wycofuję. Bardzo bym prosił złożenie to na piśmie, albo na tym druczku tutaj dopisać, bardzo bym prosił. Przystępujemy do głosowania, na tym druczku bardzo proszę dopisać, że wycofuje pani. Przystępujemy do głosowania całego druku wraz z wprowadzonymi poprawkami pana Wójtowicza. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu według druku numer 1478 wraz z poprawkami pana Wójtowicza? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 34 osoby za. 2 osoby przeciw. 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku numer 1478. Bardzo proszę. Bardzo proszę o wydruk. Dziękuję. Kolejny druk. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądanego zwrotu bonifikaty udzielonej oceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 15 porządnego budynku 24 na osiedlu Stoku. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1526. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 28 za, 3 osoby przeciw, 3 osoby wstrzymujące się. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 1526. Kolejny druk. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Księcia Józefa. Druk nr 1533. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik.
34 osoby za, 0 przeciw, 3 osoby się wstrzymały. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 1533. Kolejny druk, wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącą własność gminy miejskiej Kraków położonego w budynku mieszkalnym przy ulicy Krowoderskiej 4 wraz z oddaniem do użytkowania wieczystego do dnia 2102 roku udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek, ustalenia wysokości bonifikaty, druk nr 1534. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 34 osoby za, 0 przeciw, 1 osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 1534. Kolejny druk, wyrażenie zgody na odstąpienie od żądanego zwrotu bonifikaty udzielonej na oceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w budynku nr 3 na osiedlu willowym w Krakowie. Druk nr 1537. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 33 osoby za, 2 osoby przeciw, 1 osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 1537. Kolejny druk. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9A położonego w budynku nr 3 przy ulicy Świętego Krzyża w Krakowie, druk nr 1538. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu? Kto jest przeciw? Kto się... Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 33 osoby za, 3 osoby przeciw, 2 osoby się wstrzymały. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 1538. Kolejny druk. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielanej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku nr 7 przy ulicy Rusieckiej w Krakowie. Druk nr 1546. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 32 osoby za, 2 osoby przeciw, 1 osoba się wstrzymała, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu. Po głosowaniu powiedziałem. Proszę nie przeszkadzać, bo zapłaci pan do świnki. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 1546. Kolejny druk. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku nr 20 przy ulicy Solarowskiej w Krakowie, druk nr 1547. Odbyliśmy drugie czytanie. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 29 osób za, 2 osoby przeciwne, 2 osoby się wstrzymały. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 1547. Kolejny druk. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielanej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 39 położonego w budynku nr 25A przy ulicy Księdza Siemaszki w Krakowie. Druk nr 1548. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 32 osoby za, 3 osoby przeciwne, 3 osoby się wstrzymały. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 1548. Kolejny druk. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielanej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
mieszkania nr 23 położonego w budynku nr 7 na osiedle Krakowiaków w Krakowie. Druk nr 1549. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę wynik. 32 osoby za, 3 osoby się wstrzymały, 3 osoby były przeciw. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 1549. Kolejny druk. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 23 położonego w budynku nr 2 na osiedlu Miszczojowice w Krakowie. Druk nr 1550. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 31 osób za, 3 osoby przeciwne, 3 osoby się wstrzymały. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 1550. Kolejny druk. Przyjęcie programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w artykule nr 3 pożytku o wolontariacie, druk nr 1541. Mamy tutaj dwie poprawki. Tak, przystępujemy do głosowania. Jest autopoprawka. Również przystępujemy do głosowania poprawkę pani Magdaleny Basary. To jest poprawka jedna chyba. Dwie są, czekaj. Jedna. Już szukam. Aha. Poprawka numer jeden. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem poprawki numer jeden? Pani Magdaleny Basary. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 30 osób za, 0 przeciw, 1 osoba się wstrzymała, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że poprawka została przyjęta. Kolejna poprawka, poprawka numer 2. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem poprawki numer 2? Pani Magdaleny Basary. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo, proszę o wynik. 25 osób za, 4 osoby przeciwne, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że poprawka numer 2 pani Magdaleny Basary została przyjęta. Kolejna poprawka pani Małgorzaty Jantos. Jest jedna. Jedna poprawka. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem poprawki pani Małgorzaty Jantos? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 27 osób za, 5 osób przeciw, 1 osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że poprawka została przyjęta. Będziemy głosować całość druku wraz z autopoprawką i przyjętymi poprawkami. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu druku według druku nr 1541 wraz z autopoprawką i poprawkami Małgorzaty Jantos i Magdaleny Basary? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 38 osób za, 0 przeciw, 1 osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 1541. Chciałbym tu przypomnieć panu dyrektorowi o korektach w tabelach, bo nie będziemy mogli podpisać projektu. Kolejny druk. Przyjęcie programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Krakowa na 2014-2018.
Jest poprawka radnego Dominika Jaśkowca. Bardzo proszę, przystępujemy do głosowania pierw nad poprawką pana Dominika Jaśkowca. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, bardzo proszę o wynik. 16 osób za, 7 przeciw, 3 osoby się wstrzymały, 2 osoby nie brały udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że Rada, proszę, tak, przyjęła poprawkę pana radnego Dominika Jaśkowca. Będziemy głosować druk wraz z poprawką. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu według druku 1560 wraz z poprawką pana Dominika Jaśkowca? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, bardzo proszę o wynik. 28 za, 3 osoby przeciwne, 1 osoba się wstrzymała, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku numer 1560. Kolejny druk. Prosi wydruk? Bardzo proszę wydruk. Poradzimy sobie. Proszę stać do mnie. Dziękuję. Bardzo proszę. Kolejny druk. Projekt zmiany w statucie miasta Krakowa. Druk numer 1522. Tu mamy poprawek dużo. Ja przypominam tylko państwu. Jest... Aha. I wpłynął wniosek o odstąpienie, bardzo proszę, wniosek. Znaczy ja składam wniosek o odesłanie do projektodawcy w celu jeszcze raz przeanalizowania poprawek, które złożyłem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Z głosem za, głosem przeciw, bardzo proszę, z głosem za, czy przeciw. Głosu przeciw temu wnioskowi, bardzo proszę. Ja jestem z głosem przeciw, bo to, że faktycznie pan radny pomylił się w numeracjach punktów, które chce wykreślić ze statutu, nie jest podstawą do tego, abyśmy ten projekt odsyłali do komisji. Zresztą, znając stanowisko komisji, te postulaty pana radnego w ewentualnym nowym projekcie nie byłyby uwzględnione. W związku z czym proszę Wysoką Radę o odrzucenie tego wniosku. Jednocześnie, panie przewodniczący, chciałem skorzystać ze statutowego prawa i prowadzić głosowanie w sprawie poprawek. Mam takie prawo. Dziękuję. Miałem zamiar pana poprosić. Bardzo proszę, głosem przy... za. Znaczy, ja jestem z głosem za, proszę państwa, ponieważ ja złożyłem poprawki do druku numer 1522 bez autopoprawki. W związku z powyższym, no nie jest istotne. Ja złożyłem do druku 1522 i wniosek składam o odesłanie w celu przeanalizowania ponownie poprawek do druku 1522 i ewentualnie ich uwzględnienie, co wykazałem przedtem, że są dwie co najmniej zasadne. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem wniosku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 14 osób za, 23 osób przeciw, 1 osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że Rada odrzuciła wniosek. Bardzo proszę pana Dominika Jaśkowca o, proszę mi o wydruk, a pana Dominika o przygotowanie się procedowania poprawek. Zaczniemy od poprawki. No, ale zaczniemy od wydruku może. Ale zaczniemy od poprawek pana radnego Migdała, bo jest najwięcej i są najdalej idące. Ja tylko przypominam państwu o tych poprawkach, które zostały wprowadzone autopoprawką, o pisemne złożenie. Tak, muszą być pisemne, pan też,
panie przewodniczący, prosiłbym złożyć, że pan... Pan Migdał i pan Szymański, pisemnie. Wycofujecie te druki, bo one są wprowadzone poprawki, które zostały uwzględnione autopoprawką. Czyli pan Szymański, poprawka numer 2. Pan Migdał, poprawka numer 3. I pan Dominik Jaśkowiec, poprawka numer 1. Wycofanie. No, mamy wysuń gotowy, ale to nie wiem, czy radni też... Ja wycofuję obie. Obie, pan Dominik wycofuje obie. Pan Poremski, bardzo bym prosił. Pan Poremski. Poprawka numer 3 została w całości przyjęta w formie autopoprawki wczoraj na posiedzeniu komisji. Autopoprawkę wynikającą z poprawek można zgłosić w każdej chwili. Do momentu rozpoczęcia czytania projektu, ale no, została złożona wcześniej. Chciałbym poinformować pana radnego. Zgodnie z nowym statutem. Tak, ma pan rację. Teraz bym prosił tylko pana Edka Poremskiego i pana Szymańskiego o wycofanie tych dwóch poprawek. Ale pan radny Poremski nie może, znaczy nie musi wycofać, bo jego poprawki nie zostały uwzględnione. Nie. Pan nie, ale Szymański, Marcin, Szymański. Poprawka numer 2 pana radnego Szymańskiego została wczoraj przyjęta autopoprawką, z którym nie musi wycofać. Dobrze, czy pan radny nie wycofuje? Głosujemy. No nie, ale dobrze, no szkoda czasu, jedno głosowanie. No nie no. To pan radny wycofał, tak? Tak, dobra. Poprawki prowadzi pan. Bo wnioskodawca. Na prawo. Pan przewodniczący korzystał ze statutu. Dobrze. Szanowni Państwo, poprawka numer 1 pana radnego Migdała, opinia komisji negatywna, proszę o odrzucenie. I muszę iść zagłosować. Przystępujemy do głosowania nad poprawką. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania nad poprawką numer 1 pana Adama Migdała. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem poprawki numer 1 pana Adama Migdała? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 8 za, 25 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że poprawka została odrzucona. Ja tylko dodam jeszcze jedną porządkową rzecz na pytanie pana radnego. Pan prezydent nie wyraził opinii co do poprawek do projektu statutu. Poprawka numer 2 pana radnego Migdała, opinia komisji negatywna. Rekomenduję państwu jej odrzucenie. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem poprawki numer 2 pana Adama Migdała? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo, proszę o wynik. 9 za, 23 przeciw, 1 osoba się wstrzymała, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że poprawka została odrzucona. Poprawka numer 3 została przyjęta autopoprawką i pan radny zdecydował się tą poprawkę wycofać. W związku z tym nie głosujemy. Poprawka numer 4, opinia komisji negatywna i też proszę państwa o odrzucenie tej poprawki. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem poprawki numer 4? To jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję, bardzo proszę o wynik. 9 za, 22 przeciw, 1 osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że poprawka numer 4 została odrzucona. Pana Adama Migdała. Dobrze, teraz będziemy głosować w kolejności poprawki pana radnego Marcina Szymańskiego. Pan radny nie wycofał poprawki numer 2, rozumiem, która była przyjęta autopoprawką. W związku z tym głosujemy najpierw poprawkę numer 1. Ta poprawka została skonsumowana w pewnej części autopoprawką,
ale autopoprawką została moja poprawka przyjęta. Generalnie wnoszę o odrzucenie tej poprawki, czyli przeciw głosuję. Jeżeli państwo. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem poprawki numer 1 pana Marcina Szymańskiego? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę wynik. 14 osób za, 23 osób przeciw. Jedna osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że poprawka numer 1 została odrzucona. Poprawka numer 2 została przyjęta w formie autopoprawki, a z uwagi na to, że pan radny nie chciał tej poprawki wycofać, ja rekomenduję państwu głosowanie przeciw. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem poprawki numer 2 pana Marcina Szymańskiego? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo, proszę o wynik. 14 za, 23 przeciw, jedna osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że poprawka numer 2 została odrzucona i weszła autopoprawką. Tak. Szanowni państwo, poprawki pana radnego Edwarda Poremskiego. Poprawki nie mają numeru, więc powiem, że pierwsza poprawka dotyczy wykreślenia kompetencji przewodniczącego Rady Miasta w zakresie występowania z wnioskami do prezydenta o uwzględnienie środków finansowych niezbędnych na działanie Rady Miasta Krakowa. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Również jest opinia negatywna. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania poprawki numer 1 pana Edwarda Poremskiego. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 10 za, 27 przeciw. Dwie osoby się wstrzymały. Stwierdzam, że Rada odrzuciła poprawkę numer 1 pana Edwarda Poremskiego. Kolejna poprawka pana radnego Poremskiego dotycząca wykreślenia przepisów w zakresie dyżurów. Wnoszę o przyjęcie tej poprawki. Czy głosujemy za? Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych za przyjęciem poprawki numer 2 pana Edwarda Poremskiego? Tak. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Proszę o wynik. 35 osób za, 0 przeciw, 2 osoby się wstrzymały, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że Rada przyjęła poprawkę numer 2 pana Edwarda Poremskiego. Przystępujemy do głosowania. Całość projektu. No ale pan Jaśkowicz wycofał swoje. Obydwie wycofał. Szanowne panie, panuje nad. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu według druku numer 1520 raz wraz z autopoprawką i przyjętymi poprawkami? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 23 osoby za. Jedna osoba przeciw. 6 osób się wstrzymało. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku numer 1522. Kolejny druk. Czy to są jeszcze przepraszam, te głosujemy jeszcze? Trzy? Te trzy? To były w trybie jednego czytania, tak? Tak. Zmiana w budżecie miasta Krakowa na 2013 rok. Plan dochodów i wydatków w działach 801, 852, 854, druk numer 1586. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 35 osób za, 0 przeciw, 2 osoby się wstrzymały. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku numer 1586. Kolejny druk. Przyjęcie gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Tu jest wniosek dwuczytaniowy z głosem za, głosem przeciw temu wnioskowi. Nie widzę. Bardzo proszę, to jest głosem
Bardzo proszę. Proszę Państwa Radnych o poparcie wniosku o odbycie drugiego czytania ze względu na te mankamenty, o których żeśmy tutaj mówili. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu wniosku, żeby procedować w dwóch czytaniach? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 36 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. W takim razie określam termin wprowadzania poprawek, autopoprawek na 10 grudnia 2013 roku, godzina 15. Ostateczny termin wprowadzenia poprawek 12 grudzień 2013 roku, godzina 15. Jesteśmy. Kolejny druk. Ustalenie kierunków działania dla prezydenta miasta Krakowa w sprawie powołania konsultacyjnej doradczo-opiniującej Rady Seniorów, druk numer 1552. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 32 osoby za, 0 przeciw, 1 osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku numer 1552. Kolejny druk. Zniesienie pomnika księdza biskupa Albina Małysiaka, druk numer 1555. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 32 osoby za, 0 przeciw, 1 osoba się wstrzymała, 1 osoba nie brała udziału. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku numer 1555. Wydruk prosimy. Szanowni Państwo, będziemy musieli powtórzyć głosowanie. Musimy powtórzyć głosowanie ze względu na to, że przy panu Mirosławie Gilarskim jest wynik wstrzymujący się, a pana Gilarskiego nie ma na sali. Szanowni Państwo, w związku z taką sytuacją proponuję jeszcze... Nie. Sprawdzimy. Szanowni Państwo, przystępujemy jeszcze raz do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu? Szanowni Państwo, jeszcze raz głosujemy. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu według druku 1555 dotyczącego wzniesienia pomnika księdza biskupa Małysiaka? Kto z Pań i Panów Radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. Wynik i sprawdzenie obecności. 30 osób za. 0 przeciw. 2 osoby się wstrzymały. 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu. Bardzo proszę o wynik. Bardzo proszę. Jest teraz prawidłowo. Dobrze, teraz jest dobrze.
Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 1555. Kolejny druk. Szanowni Państwo, szybciutko. Skarga na Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, druk nr 1566. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 32 osoby za, 3 osoby przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 1566. Bardzo proszę o wynik. Wydruk. A to co jest zgodnie? No nie? To jest dwuczytaniowy. To nie ma poprawki. To będzie dwuczytaniowy. Dziękuję. Kolejny druk. Przyjęcie programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz ustalenie kierunków działania dla prezydenta miasta Krakowa dotyczące opracowania programu poprawy stanu bezpieczeństwa przejść dla pieszych znajdujących się w rejonie bezpośrednio sąsiadujących z placówkami oświatowymi. Druk nr 1574. Jest prośba o rozpatrzenie w trybie dwóch czytań. Jest wniosek grupy radnych. Z głosem za, głosem przeciw temu wnioskowi nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem wniosku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 38 osób za, 0 przeciw, 1 osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że Rada przyjęła wniosek grupy radnych o procedowanie w trybie dwóch czytań. W takim razie określam termin wprowadzenia autopoprawek. Na 10.12.2013 roku godzina 15. Ostateczny termin 12.12.2013 roku godzina 15. Dziękuję. Zmiana w budżecie. Zmiana uchwały nr 80 przez 12, 25 przez 13 z dnia 28 sierpnia 2013 w sprawie określenia w roku 2013 stawkę dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, konserwację pomników nagrobków grobowców cmentarza Rakowickiego, druk nr 1581. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu według druku nr 1581? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 35 osób za, 0 przeciw, 1 osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 1581. Kolejny druk. Tak. Udzielenie dotacji Miejskiej Instytucji Kultury na realizację zadań uznanych przez dzielnicę za priorytetową, druk nr 1589. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 33 osoby za, 0 przeciw, 1 osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 1589. Kolejny druk. Kierunki działania Rady Miasta Krakowa w przedmiocie udzielenia ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Przedsiębiorstwu Transportu Samochodowego Spółki Akcyjnej i Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej Chojnice Spółka ZOO. Druk nr 1591. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 34 osoby za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 1591. Bardzo proszę o wydruk. Tu mamy już. Jest Pani ta? Nie ma. Bolek, godzina przerwy?
tej ustawy. Pan Edward Porębski, bardzo proszę, do tablicy. Przepraszam bardzo, jestem za, nie wiem dlaczego przycisnąłem, nie wykrył, jestem za. Dziękuję, do protokołu, proszę wpis.